uchwały w wersji zaproponowanej przez Komisję Infrastruktury. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Nie przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do procedowania kolejnego druku. To jest numer 5, 5287 z 2012. Druk jest autorstwem Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta ponownie skazano pana przewodniczącego tej komisji, pana Tadeusza Burzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 5, łamane przez 287 z 2012 roku Rady Dzielnicy 10 Słaszowicy z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie korekty listy rankingowej za tej poruszony na 2013 rok w zakresie budowy przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Podstawa prawna, paragraf 1. Rozszerza się listę rankingową za tej poruszony na 2013 rok w zakresie budowy przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem o zadanie pod nazwą opracowanie materiału do decyzji z RIT ulica Smoleńskiego, paragraf 2, uchwała życie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Zapytuję, mamy 17 osób obecnych? Tak, 17. 17, tak? Zatem wszyscy oddali głosy. Tak. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt, druk numer 6, 288 przez 2012, również autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na odczytanie proszę wskazanego na referenta pana radnego Tadeusza Burzyna. Uchwała nr 6, łamane przez 288 z 2012 roku Rady Dzielnicy 10 Słaszowice z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Droga Rokadowa. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się negatywnie sprzedaż działki nr 216 łamane przez 4 powierzchni 130 hektara położonej w Krakowie obręb 91 jednostek Bycyna pod górę w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 216 przez 1 i 216 przez 3 o łącznej powierzchni 5716 hektara przy ulicy Droga Rokadowa w związku z listem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS-01.6840.3.84 z 2012 roku z dnia 10 października 2012 roku. Paragraf drugi, uchwała życie, wchodzi życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie, otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Jedna wstrzymująca. Jedna wstrzymująca, tak? Czyli mamy 15, 1 czy 16 głosów i 16 obecnych w tej chwili na sali. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk numer 7 przez 289 przez 2012. Także autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta ponownie wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Burzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 7 łamane przez 285 2012 roku Rady Dzielnicy 10 Słoszowice dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich osiedli Ligowice. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie sprzedaż działki nr 1066-4 o powierzchni 30 hektara polowych w Krakowie obręb 67 jednostek Bycyna pod górę w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 637-1066 łamane przez 5 i 480 łamane przez 2 o łącznej powierzchni 1050 hektara osiedla Ligowice w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS
2012 z dnia 15 października 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała polityczna podjęcia. Dziękuję za czytanie. Przechodzimy do dyskusji. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt został przyjęty 15 głosami oddanymi, bo tak. W tej chwili jest 15 osób na sali. Jeszcze przeliczę raz. Tak. Ogólnie. Tak, 15. Dziękuję bardzo. Kolejny druk numer 8/290/2012. Jest projektem uchwały autorstwa Komisji Kultury i Kontaktu z Mieszkańcami. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Waldemara Domańskiego. Proszę pana radnego. Odczytanie projektu uchwały. Projekt Komisji Kultury i Kontaktu z Mieszkańcami. Uchwała nr 8/290/2012 Rady Dzielnicy 10 z dnia 8 listopada 2012 roku. W sprawie podziału środków na realizację zadań powierzonych w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Przeznacza się kwotę 17 850 zł w ramach zadań powierzonych w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na festyn dzielnicy 10 połączony z parafiarą, kwota 9 tysięcy zł, piknik sąsiedzki, kwota 3350 zł, artystyczna wiosna, cykl warsztatów artystyczno-poznawczych dla dzieci i młodzieży, kwota 5500 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem poparcia. Dziękuję za odczytanie. Otwieram dyskusję. Pan Andrzej Szaciu pierwszy. Tak. Proszę bardzo. Tam w zasadzie jest. Znaczy tylko chciałem się podzielić uwagą, z którą się podzieliłem z Dominikiem Galasem przed sesją. Ja zagłosuję za tym projektem, bo uważam, że gdyby to nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia. Natomiast kiedyś mówiliśmy o tym, że festyny dzielnicy 10 mają być elementami, które nas wyróżniają. I oczywiście, prawda, w kolejni, prawda, rzeczy być może przypadło teraz, prawda, czas na osiedle Swoszowice, ale parafiada Swoszowicka rządziła się zawsze swoimi prawami. To była impreza, która ma, i jest i ma swoich stałych sponsorów. W związku z tym, jakby, prawda, jest wpisana w wydarzenia lokalne bardzo mocno i naprawdę rewelacyjnie, absolutnie tego nie podważam. Natomiast myślę, że w zupełności środki, które tam są na tej imprezie, w zupełności by wystarczyło na to, żeby ta impreza się odbyła na tym samym poziomie, na którym odbywała się przez ostatnie lata, czyli na poziomie wysokim. W związku z tym myślę, że ten festyn dzielnicy 10 nasz moglibyśmy zrobić zupełnie na zupełnie innym osiedlu bądź w zupełnie innym kontekście. To tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Panie radny, pan jest trzeci, bo druga była pani radna cicho. Tak, ja chciałam zapytać, gdzie ma być piknik sąsiedzki i gdzie ma się odbyć artystyczna wiosna, czyli ten cykl warsztat. To może zanim pan potańczy, jeśli pan pozwoli, pan radny potańczy, to proponuję, aby na to pytanie to jest konkret. Odpowiedział autor uchwały pan radny Domański.